tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję Honora 5X. Zacznijmy od obudowy. Niestety tył jest wykonany dość przeciętnie, jest to metal, aczkolwiek no bardzo słabej jakości. Widać tutaj całą masę rys przy normalnym użytkowaniu. Ja jakoś nie szalałem z tym telefonem, a naprawdę rys jest tutaj całe mnóstwo. Więc polecałbym jednak, żeby korzystać z jakiegoś case'a, jeżeli używacie tego smartfona, no bo po prostu telefon bardzo szybko się zniszczy. Na tyle umieszczono 13-megapikselowy aparat główny wraz z jedną diodą LED. Mamy tutaj też skaner odcisków palców, a na dole umieszczono logo Honor, a także kilka podstawowych symboli. Dolna krawędź to jest złącze USB, mikro USB dokładnie. Dodatkowo mamy tutaj głośnik multimedialny oraz mikrofon. Niestety nie są to głośniki stereo, tylko jest to jeden głośnik mono. O tym myślę, że warto pamiętać. Na lewej krawędzi umieszczono tacki, jedna jest na karty nano SIM lub micro SD, a druga na karty micro SIM. Jest to oczywiście telefon dual SIM, więc jeśli chcecie, możecie używać dwie karty SIM jednocześnie, albo jest też możliwość używania karty SIM oraz karty SD jednocześnie, więc wtedy możemy rozbudować naszą pamięć wbudowaną. Od góry umieszczono złącze słuchawkowe jack 3,5 mm oraz mikrofon dodatkowy, a na prawej krawędzi zostały tylko klawisze głośności oraz klawisz zasilania. Na froncie producent umieścił 5,5-calowy wyświetlacz rozdzielczości Full HD. Dodatkowo mamy tutaj aparat rozdzielczości 5 megapikseli, kilka podstawowych czujników oraz oczywiście jest tutaj głośnik do rozmów. Więcej dodatków, jak widzicie, tutaj nie znajdziemy. Jedynie jeszcze tutaj w tym miejscu podświetla się dioda LED powiadomień, która jest widoczna, gdy po prostu coś dostaniemy na smartfona. To, co niewątpliwie jest sporym wyróżnikiem tego smartfona, to to, że mamy tutaj skaner odcisków palców. Działa on naprawdę tutaj rewelacyjnie i po prostu wystarczy dotknąć przez chwileczkę ten skaner i od razu nam się telefon odblokuje. Raczej nie ma nigdy problemu z tym czytnikiem, prawie za każdym razem po prostu odcisk palca zostaje rozpoznany. Przejdźmy tutaj do ustawień tego odcisku palca, musimy najpierw wpisać tutaj hasło nasze. No i tak, możemy tutaj dodać sobie kolejne odciski palców, wybiorę jakiś tutaj palec. No i teraz musimy z każdej strony przyłożyć nasz palec. No i dosłownie po kilku chwilach mamy już zaprogramowany nasz palec. A co oprócz odblokowywania urządzeń możemy zrobić z tym skanerem odcisku palca? Mamy tutaj kilka gestów, takich jak odbieranie połączeń, zrobienie zdjęcia czy filmu, zatrzymanie alarmu oraz możemy też wysunąć panel powiadomień, przesuwając od góry do dołu. Myślę, że całkiem przyzwoity tutaj gadżet, który może czasami się przydać. Jak już jesteśmy w ustawieniach, przejdźmy do informacji o telefonie. Mamy tutaj bowiem system operacyjny Android 5.1.1 Lollipop z nakładką MUI 3.1. Jest to bardzo dobrze znana nakładka, która ma kilka ciekawych dodatków. Mamy na przykład tryb obsługi jedną ręką, który na 5,5-calowym wyświetlaczu myślę, że no jest dość potrzebny, ponieważ no jest to jednak, jakby nie patrzeć, duży telefon. I na przykład, nie wiem, jadąc autobusem, czy po prostu gdy mamy drugą rękę zajętą, no to bez problemu jedną ręką obsłużymy w tym trybie telefon, więc tutaj nie będzie jakiegokolwiek problemu. Mamy tutaj też na przykład przesuwanie klawiatury, czyli właśnie wtedy klawiatura jest mniejsza i wtedy możemy właśnie wpisywać jedną ręką. Mamy tutaj takie kółeczko, to się nazywa dokładnie przycisk wiszący. Mamy tutaj klawisze te dotykowe, czyli wstecz, home oraz ostatnie aplikacje. Dodatkowo możemy zablokować urządzenie albo wyczyścić całą pamięć RAM. Co jeszcze mamy tutaj z takich dodatkowych opcji? Na przykład mamy tryb ultraoszczędny. To jest dość ciekawa opcja, ponieważ wtedy cały telefon tak jakby no, wyłącza wszystkie niepotrzebne rzeczy i mamy tylko możliwość zadzwonienia, wysłania wiadomości oraz przejścia do kontaktu. To zostanie nam dosłownie kilka procent baterii, myślę, że jak najbardziej może się to przydać. Jak już jesteśmy przy baterii, no to trzeba powiedzieć, że ten telefon no, wypłada dość słabo. No. Nie uzyskamy tutaj wyników lepszych niż 3-3,5 godziny na wyświetlaczu w moim tradycyjnym trybie, czyli Wi-Fi lub transmisja danych, dodatkowo Bluetooth oraz jasność na maksymalnym poziomie. Przejdźmy do stron internetowych i przede wszystkim może jeszcze do specyfikacji tego urządzenia. Mamy tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 616, dodatkowo jest 2 GB RAM oraz 16 GB na nasze pliki. Całość dopełnia, tak jak już mówiłem, 5,5-calowy wyświetlacz Full HD. Dodatkowo mamy tutaj, jak mówiłem, 13,5-megapikselowe aparaty. No a oprócz tego jeszcze mamy tutaj akumulator o pojemności 3000 mAh. Przejdźmy jeszcze do jakiejś strony innej i pokażę Wam, jak to wszystko tutaj działa. Myślę, że strony ładują się naprawdę bardzo szybko, pod warunkiem, że się załadują. Czasami miałem takie sytuacje, że po prostu strony nie chciały się w ogóle ładować,
I jedyną pomocą było to, że mogliśmy otworzyć nową kartę i w tej nowej karcie jak najbardziej wszystko się otwierało. Nie wiem, czemu tak się działo, zarówno w tej przeglądarce systemowej, jak i w Google Chrome. No niestety coś czasami się przycinało z tymi stronami internetowymi. Jak już jesteśmy przy błędach, warto powiedzieć o tym, co się dzieje po zadzwonieniu do kogoś. Po chwili dosłownie od razu wyświetla się taki komunikat. No i prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, co to znaczy, nie znam chińskiego i niestety nie jestem w stanie powiedzieć, co to w ogóle jest. I naprawdę to czasami irytuje, że takie coś cały czas się wyświetla, takie jakieś chińskie znaczki, plus mamy tutaj logo Androida, no i to jest dość dziwne moim zdaniem, ponieważ no nie powinno tak być, no chciałbym przede wszystkim wiedzieć, co to znaczy tutaj. Może to jakiś wirus, nie wiem, no naprawdę jest to dość niepokojące dla mnie, że coś takiego się tutaj pojawia. Przejdźmy płynnie do aparatu. Aparaty tutaj są naprawdę moim zdaniem bardzo dobre. Mamy tutaj możliwość wyostrzenia nawet mniejszych elementów. Dodatkowo, co ważne, mamy tutaj suwak z możliwością zmieniania jasności każdego zdjęcia, więc myślę, że to jest naprawdę ciekawy dodatek i który ułatwia nam robienie szybciej takich lepszych zdjęć trochę, które są bardziej dostosowane do nas. Mamy tutaj też kilka trybów, takich jak dobry posiłek, mamy tutaj makijaż cyfrowy, normalne zdjęcie wideo oraz tryb poklatkowy. Dodatkowo w ustawieniach mamy ostrość na wszystko, czyli możliwość zrobienia zdjęcia zarówno tego, co mamy blisko przed sobą oraz to, co jest w tle. Jest też zwolnione tempo, HDR, znak wodny, panorama, najlepsze zdjęcie, notatka audio oraz mamy też kilka filtrów dodatkowych, które na pewno urozmaicą jakoś nasze zdjęcie. Co do jakości zdjęć, no to tutaj myślę, że jest dobrze, aczkolwiek no szumy się pojawiają, nie ukrywajmy. Dodatkowo kolory moim zdaniem mogłyby być troszeczkę lepsze. Oczywiście na kapsologicznie.pl wrzucę Wam kilka przykładowych fotografii, więc możecie sami ocenić, jak to wygląda w praktyce. Przejdźmy do aparatu frontowego. Jest tutaj naprawdę ten aparat dość przyzwoity. Mamy przede wszystkim tutaj dość szerokokątną soczewkę. No i jakość zdjęć jest powiedzmy dobra. Jednak tak jak mówię, no kolory też są tutaj wyblakłe, no i do tego mogę się właśnie przyczepić. Sam wyświetlacz natomiast jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobry, ponieważ Full HD na takim wyświetlaczu w zupełności wystarcza. Dodatkowo kolory są dość żywe, a kąty widzenia no przyzwoite. Jedynie jasność w jasnym słońcu mogłaby być troszeczkę lepsza, ponieważ czasem no w pełnym słońcu, naprawdę pełnym słońcu, możemy mieć problemy z odczytaniem czegokolwiek na smartfonie, co może być naprawdę irytujące. Co do płynności tego urządzenia, no to jest różnie. Na ogół ten smartfon działa naprawdę bardzo płynnie, nie możemy przyczepić się do niczego, aczkolwiek no czasami są takie sytuacje, że jakieś aplikacje się mocno przycinają i wręcz jest to irytujące, że po prostu nic nie chce działać. Czasami po prostu trzeba było zrestartować telefon, bo nic się nie działo. Mam tutaj też nagranie akurat zrobione innym telefonem, jak telefon po prostu przestał reagować na cokolwiek. Jedyny raz miałem na szczęście tylko taką sytuację, ale moim zdaniem o jeden raz i tak za dużo. Jednak no trzeba pamiętać też, że jest to urządzenie ze średniej półki cenowej, więc no po jakimś czasie na pewno taki sprzęt będzie się przycinał. No i nie ma tutaj co do tego wątpliwości. No niestety no te budżetowe smartfony mają to do siebie, że muszą się od czasu do czasu przyciąć, no bo jednak po coś flagowce są. Przejdźmy jeszcze do głośnika. Myślę, że muzyka tutaj odtwarzana przez ten głośnik jest naprawdę dobrej jakości, ponieważ jest głośna, jest czysta. No jedynie, no moim zdaniem głębia powinna być troszeczkę lepsza, no bo troszeczkę jakby spłaszczony ten głos, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale no nie jest źle. Jak na telefon z takiej średniej półki cenowej, myślę, że jest naprawdę przyzwoicie. Podsumowując, Honor 5X to na pewno ciekawe urządzenie. Mamy tutaj 5,5-calowy wyświetlacz, mamy naprawdę tutaj świetny skaner odcisków palców, no i dość dobrą tutaj wydajność. Czasami oczywiście smartfon się zawiesi, no ale pamiętajmy, że jest to smartfon z takiej średniej półki cenowej, no i niestety od czasu do czasu coś może się przyciąć. Z innych wad mogę wymienić przede wszystkim to, że obudowa strasznie szybko się rysuje, dodatkowo bateria, która jest moim zdaniem dość przeciętna. Niemniej jednak myślę, że Honor 5X jest ciekawą propozycją i myślę, że mogę śmiało Wam go polecić. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tym smartfonie i oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, zostawienia łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał oraz do obserwowania mnie na portalach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!